Będąc ostatnio w Stanach Zjednoczonych, nie mogliśmy nie zahaczyć o Dolinę Krzemową i zobaczyć, jak w zasadzie wyglądają siedziby dwóch wielkich, bliskich mojemu sercu firm, a mianowicie Google'a, która jest otwarta bardziej na turystów, którzy nie mają specjalnego zezwolenia, ale niestety w dniu, w którym ja byłem, przechodziła ona remont. Znaczy, wydaje mi się, że ta siedziba od dłuższego czasu przechodzi jakiś remont, przez co nie można jej zobaczyć w pełnej okazałości. No ale nie użalając się nad tym za bardzo, szybko przejechaliśmy do Cupertino, czyli do miejscowości, w której znajduje się siedziba największej na świecie firmy, czyli właśnie Apple. Jest tam ten popularny park, a raczej ta popularna siedziba w kształcie ringu, w której ponad 12 tysięcy pracowników Apple na co dzień przebywa i pracuje nad nowymi usługami czy produktami tej firmy. Przez to bez specjalnej przepustki, której niestety jeszcze nie mam, nie da się po prostu tam wejść i zobaczyć, gdzie na co dzień przechadza się sam Tim Cook. Można po części otrzeć łzy, patrząc na ujęcia z drona, ale te pewnie wszyscy dobrze z internetu kojarzycie. Natomiast możecie nie kojarzyć, jak wygląda sam Park Visitor Center, czyli takie centrum właśnie dla turystów, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda siedziba Apple, a też do niej nie mogą wejść. Także tym razem idziemy zobaczyć, jak wygląda to wyjątkowe miejsce, bo nie jest to normalny Apple Store, tylko znajduje się tutaj specjalna przestrzeń w zasadzie dla turystów, którzy chcą zobaczyć coś więcej i ewentualnie też wypić kawkę, bo jak widzicie, znajduje się tutaj też specjalny bar. Budynek ten jest w zasadzie podzielony na 3, a nawet 4 sekcje, jeśli liczymy taras widokowy, który znowu w moim przypadku był akurat zamknięty, kiedy ja tam byłem. Natomiast pierwsza sekcja, do której od razu można wejść, to miejsce, w którym znajduje się makieta, a sami pracownicy Apple rozdają iPady z wbudowaną aplikacją, która zamienia tą zwykłą makietę na obiekt rozszerzonej rzeczywistości, dzięki czemu przechadzając się wokół tego stołu mam możliwość zobaczenia sobie, jak wygląda cały Apple Campus, jak wyglądają poszczególne miejsca, choćby Steve Jobs Theater, gdzie są prezentowane wszystkie najnowsze produkty. Całość wygląda naprawdę imponująco, zresztą jak widzicie, dużo osób jest zafascynowanych tym, każdy sobie chodzi, każdy sobie patrzy, jak to właśnie wygląda, także Apple bardzo dobrze moim zdaniem tutaj to rozwiązało. Zamiast zwykłego sklepu z pamiątkami mamy właśnie do dyspozycji taką specjalną makietę. Natomiast jak już mówimy o samym sklepie, on znajduje się w zasadzie ścianę obok i od razu możemy sobie do niego przejść. I właśnie, jest to w zasadzie normalny Apple Store, w którym możecie sobie kupić czy to iPhone'a, iPada, a także MacBooki, chociaż co ciekawe, nie ma na wyposażeniu wszystkich sprzętów czy też akcesoriów, także to akurat mnie zdziwiło, że jest to w zasadzie siedziba tej firmy, a nie ma tutaj największego zaopatrzenia i jeśli chcielibyście jakąś specjalną konfigurację albo po prostu jakieś nietypowe urządzenie, akcesorium, to może nie być go na wyposażeniu i Apple będzie musiało go dla Was zamówić. Sam sklep jest dosyć klasyczny jak na Apple, to znaczy duże tafle szkła, ogromne stoły, ale to co Was może najbardziej zaskoczyć i to co mnie przy okazji też zaskoczyło, to stanowisko z pamiątkami. Czy jest to w zasadzie jedyne miejsce na świecie? No może jedne z dwóch, bo zaraz jeszcze na końcu tego filmu pokażę Wam, gdzie dodatkowo możecie sobie kupić pamiątkę w postaci czy to koszulki, czy na przykład torby. Widzicie, jest tutaj kilka wzorów, niestety ten, który najbardziej mi się podobał, nie był dostępny, w związku z tym olał. To może przy następnej wizycie będą ciekawsze wzory i wtedy się na jakąś zdecyduję. Natomiast sama cena, też mówiąc uczciwie, nie zachęca. $40 za taką koszulkę, która nie jest jakaś rewelacyjna jakościowo. Nie mówię, że jest zła, ale też bez większego szału. Czy $25 za torbę na zakupy. Umówmy się, nie są to kwoty, które przyciągałyby zwykłych klientów, tylko raczej to są rzeczy, pamiątki, które mają zedrzeć z klientów właśnie ostatnie dolary, którzy tutaj przyszli. Ale jak wiadomo, przynajmniej po statystykach z App Store, klienci tej firmy bardzo dużo są w stanie wydać, więc nie dziwię się, że koszulka ta nie kosztuje 10 czy $20, tylko właśnie od razu 40. Natomiast uczciwie Wam powiem, że nawet pomimo tego mojego sceptycznego podejścia do tych produktów i samych cen, i tak bardzo dużo ludzi to kupuje, także myślę, że Apple się tutaj nie obrazi i jakoś przeżyje tę moją opinię. Pocieszające jest to, że sama oferta tych koszulek akurat się zmienia w czasie i za kilka miesięcy, jakby ktoś z Was tutaj przyjechał, to może być ona inna, także wtedy może ten wybór będzie trochę ciekawszy, aniżeli to, co ja akurat zastałem w maju. Natomiast tak jak Wam mówię, w zasadzie w tym budynku, w tej części, w której znajduje się jakby oficjalny Apple Store, dużo więcej rzeczy nie da się kupić, także możemy przejść do tej ostatniej, gdzie znajduje się kawiarnia, w której możecie sobie zamówić czy to ciastko, kawę, czy jakiś napój. Wszystko odbywa się wirtualnie ze względu na to, że na tablecie sobie konfigurujecie to, co chcecie kupić i za kilka dolarów możecie właśnie się czegoś napić, możecie sobie zamówić na przykład szejka z większą ilością lodu, z mniejszą i tam to wszystko też od razu ustawiacie, także z nikim w zasadzie nie musicie gadać, tylko każdy sobie bezpośrednio może
sam wybrać to, co mu się najbardziej podoba i to, czego akurat chce się napić. Tutaj w ogóle zauważyłem, że dużo osób nawet nie jest klientami Apple, tylko typowymi turystami, albo nawet może okolicznymi mieszkańcami, którzy przychodzą sobie właśnie na kawę ze znajomymi i siadają w zasadzie w tym mini parku, który znajduje się koło samego budynku, także całkiem nieźle to wygląda. Jak widzicie, sklep wygląda dosyć nietypowo, no jest unikatowy, bo w żadnym innym sklepie nie kupicie chociażby koszulek od Apple'a, czy nie napijecie się kawy. Natomiast poza tym jest to w zasadzie taki normalny Apple Store, nawet wręcz bym powiedział, że z okrojoną ofertą, ale jest tutaj ta część, czyli ten Visitor Center, dzięki której możecie poczuć namiastkę tego, jakbyście weszli do kampusu, zobaczyć jak on wygląda, bo bez specjalnego zaproszenia niestety tam się nie da wejść. To jest trochę rozczarowujące, że chociaż w Google można było podejść pod sam kampus, tu jest wszystko szczelnie chronione. Jest to po prostu fajne miejsce na 15 minut, może pół godziny, ale nic więcej. Jeśli spodziewaliście się, że tutaj będziecie mogli poznać zakątki właśnie siedziby Apple, jak to wygląda, no to absolutnie nie. Mówiąc szczerze, nie dziwię się, że oni tak mocno ograniczają kontakt z turystami, jeśli chodzi o ten oficjalny budynek, bo przypuszczam, że wtedy ściągaliby naprawdę rzesze fanów, którzy przyjeżdżaliby z całego świata, zobaczyć jak to wygląda, jak się pracuje, jak tam pracownicy normalnie funkcjonują, na czym siedzą, bo podobno są tam krzesła warte kilkanaście tysięcy dolarów za sztukę, a sam ten budynek był też tworzony według różnych zasad mających wskrzeszać kreatywność u ludzi. W ogóle jak się patrzy na ten budynek z góry, to jest to połączenie naprawdę ogromnej budowli z dużą dawką kreatywności za ogromną cenę, bo w przeliczeniu ten budynek kosztował ponad 20 miliardów złotych. Dla przypomnienia, a raczej porównania, Stadion Narodowy w Warszawie kosztował około 2 miliardów, także jest to kwota 10 razy wyższa. Natomiast przypuszczam, że będąc na zachodzie Stanów Zjednoczonych, wiele osób będzie przejeżdżać przez Dolinę Krzemową, także na pewno na kilkanaście, może 20-30 minut warto tutaj sobie wjechać i zobaczyć, jak wygląda te Visitor Center. No chyba, że będziecie jeszcze mieć czas, aby zahaczyć o starą siedzibę Apple, która jest dużo mniej imponująca, bo jest to w zasadzie taki zwykły budynek, ale jest tam również Apple Store, w którym możecie ponownie kupić kilka sprzętów Apple. Nie jest to pełna oferta, ale mają oni inną ofertę, jeśli chodzi o pamiątki, to znaczy są dostępne inne koszulki, a dodatkowo możecie sobie na przykład kupić notatnik, czy też Apple Pen, to znaczy taki długopis, który również jest sygnowany logiem Apple, ale żeby nie było tanio, to Apple wyceniło go na 35 dolarów, czyli ponad 100 zł za taki długopis. Także jeśli ktoś z Was myślał, że za darmo albo za jakieś niewielkie pieniądze uda mu się wyhaczyć chociażby długopis, nie chcąc kupować jakiejś koszulki, no to nic z tych rzeczy, Apple na tych wszystkich rzeczach po prostu i tak sobie zarabia. I rozwieję może tutaj wątpliwości, że właśnie Cupertino to jest to miejsce jedyne na świecie, gdzie w tych dwóch salonach możecie sobie kupić takie sprzęty, a raczej po prostu takie akcesoria typu kubek czy długopis, bo w innych miejscach po prostu tego nie znajdziecie i w normalnych Apple Store'ach można kupić tylko normalne produkty Apple, to znaczy jakieś iPhony, MacBooki i tak dalej. Także tutaj w obrębie tych dwóch mil możecie zahaczyć o te dwie siedziby, a jadąc jeszcze trochę dalej możecie zahaczyć o legendarne miejsce, czyli dom Steve'a Jobsa, garaż, w którym wszystko tak naprawdę powstało. Kiedy w ubiegłym stuleciu Steve Jobs, a także Steve Wozniak założyli Apple, to właśnie on mieszkał w tym domku. Wydaje się być on całkiem przyjemny, ale oczywiście widzimy go tylko z zewnątrz. Osoby, które go odkupiły, nie wiem czy bezpośrednio od Jobsa, czy od następców Jobsa, nie życzą sobie oczywiście wejścia na posesję i szanowałem to, ale dużo osób podjeżdża i robi zdjęcia po prostu tego miejsca, także możecie sobie w wolnej chwili również tam zahaczyć. Swoją drogą mam takie przemyślenia, że to była naprawdę niezła okolica pewnie już w tamtych czasach i sprzyjała dużej dawce kreatywności i może właśnie dzięki temu spokojnemu miejscu połączonemu z dużą dawką słońca, która jest tutaj na co dzień, udało się stworzyć taką firmę, a nie w innych miejscach na świecie. Także tak wygląda Cupertino i pobliskie miejscowości, gdzie znajdują się właśnie te największe technologiczne firmy, a raczej ich siedziby. Nie ukrywam, że najchętniej bym zobaczył je od środka, ale oczywiście bez jakichś koneksji i bez specjalnych zaproszeń jest to ciężkie, także myślę, że może za jakiś czas się doczekam, aby wejść do tego legendarnego kampusu Apple albo może Google'a i zobaczyć, jak to wygląda od środka, ale teraz nie było mi to dane, mogłem sobie tylko w zasadzie polizać to wszystko przez szybę, że jak będziecie w okolicy, to polecam i tak to zrobić, a ode mnie to już by było na tyle, trzymajcie się, cześć!